Witajcie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2 Road Trip. Standardowo jest ze mną Comex z firmy Comec. Albo na odwrót. A nie odwrotnie. Wat. Comec z firmy Comex. To jest dwuosobowa firma, w której jestem ja. Jest Comec. Jezu, jaki... No i jedziemy ze złomem do Amsterdamu. Kogel Mogel. Tak, jedziemy ze złomem do Amsterdamu. To... I czekaj. Co popsułeś znowu? Co? Poczekaj. Pojedziemy do miasta z powrotem? Na moment, potem? A, ja wiem, czemu chcesz jechać do miasta z powrotem. I naprawić. Naprawić się. Ty wiesz, co ci szczerze powiem? To. Nie wiem jak tobie, ale tobie bardziej chyba by pasowały czarne klamki i czarne lusterka niemalowane. No, możliwe. Bardzo możliwe. Zaraz to zobaczymy. Także prowadź do miasta, bo mnie GPS już prowadzi. Tak, ja sobie ustawiłem już. Dokładnie. Bawimy się teraz w złomiarki. SS się trochę ograniczył, bo dodał zwykłą wannę i w tej wannie masz tam trzy rodzaje ładunku chyba. Węgiel, złom, piach i chyba zboże jeszcze jakieś, albo żwir. I pszenica, jęczmień. A przeważnie z tego co się widzi, to złom się wozi nie w takich wannach, tylko w kontenerach, nie? Tak, ale w wannach też tam się... Niby się da. Niby się da. Niby się da. O Jezu, ale teraz to ci powiem, trochę będziemy mieć 15 ton, to jednak trochę inaczej to się zachowuje. A, dobra, dobra. Znaczy tu... w sumie to też krótkie jest, to też co innego. Tu 15 ton, a ten jak to, a jak będziesz jechał z nowym dodatkiem ponad gabarytem i tam będzie 60 ton? Ale to cztery. Właśnie ciekawe jak to... Znaczy wiesz co, ja już jakbym ciągał gabaryt, to bym ciągał 3 osoby, a nie 4 osoby. Ale pomyśl sobie, co to otwiera. Pomyśl sobie, jakie będą mody na gabaryty. No. Ale to już są przecież. To... Znaczy, tu bardziej chodzi o te skrętne ośki. Tak, skrętne ośki. Że będą skrętne ośki. Tak. Bo zrobić ładunek, który 100 ton, to nie jest trudno, nie? To już moderzy już robią takie rzeczy. Nie, to nie, ale mówię, że to będzie dodatkowo skrętne ośki będą mieć. Alu? Alu? Sorry. Sprawdzę jak tam... nie warsztat, VAT, wróć. Serwis. Wykasował. 0000 i opony tylko 3%, ale opon jeszcze nie naprawiam. Dobra, naprawiony, można jechać. Co na mnie trąbisz? Alu? Alu? Stawa. Co on powiedział? Ejdu. Halu, ale coś później się powiedział. Nie wiem, Sawa czy... No, coś w tym stylu. Przyczepił się do nas. Ja... Nie. Wiesz, czy mi się skojarzyło, to Sawa i tak dalej, ten? Z czym? Numa jej. A może? Ten początek tej... Tylko, że tamto to nie było po niemiecku. A jesteś pewien, że po niemiecku? Tak mi się wydaje, że to... Ja bym celował chyba bardziej na północ. No ty gnoju! Musiał przyjść ciebie zwolnić. Ale ty mówisz Szwecja, czy...? Tak, bardziej Szwecja mi się kojarzy. Nas będę musiał sobie później zobaczyć. Tak tam hamowałem, że się zestresowałem i prawy kierunek łączyłem.
nic się nie stało. Myślałem, że po prostu się wyrobi przed tobą. Dupa, chciałeś ten odszkodowanie wyłudzić. Co on tam ustąp był przecież? No tak. No jakby w ciebie wjechał, to miałbyś prawo. Nagrałbyś nie, to i byś mi wysłał, że i bana bym mógł dostać nawet. Szkoda, zgani. Wiesz, ten, CPN, nie? No, CPN. No, CPN. 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 Ile masz litrów? 410. Ja 398. Myślisz, że dojedziemy na tym? 1200 km, czyliśmy, że tysiaka zrobimy. No dobra, zobaczmy. Challenge accepted. Przyjedziemy, za co? Znaczy, to ty masz większe spalanie, to też co innego. W życiu. Stary, ja kiedyś miałem 400 litrów i mi pokazywało, że 1200 przejadę, a cisnąłem cały czas autostradą na tempomacie, czyli nic nie gazowałem, nie szarpałem i tak dalej i ledwo przejechałem 400 km. Prosto jedź, prosto jedź. Ja ci mówię. Tak, nie, jadę prosto. Tak, wydawało mi się, że ten, że... No zobaczymy, aż ciekaw jestem. Chyba trochę lagi masz. Nie, po prostu majdam się. A, majdam się. Ja już okuję i zwiększę spalanie teraz. Nie, nie może. Jak zimno się zimno. Deutsch Führer pojechał. Tak. Gdzie? Na dworze? No. No co ty? Na serio? Stary, jak wstałem rano, to grafika taka popsuta była, że masakra, nie? U mnie słoneczko było. Szaro, deszcz padał jak w ETS-ie. Ja sobie myślę, suwak źle przesunąłem, nie? Nie w tę stronę. Nie, u mnie słoneczko. Tak. Nie, na chwilę tak przyszedł deszcz i tak zlał po 5 minut. Potem by przestało. A w nocy to chyba pół godziny tylko nie padało, nie? A to nie, w nocy to tam się... Jezu. Nie wiem, bo spałem. Nie wiem, bo spałem. A właśnie... Kto mi kuźwa o nie wiem, której pisze nocy jakieś wiadomości. Może to ja pisałem. Typu na i to do domu. To ja bym. Nudziło mi się. Patrzę rano, kurwa, co pisał. Nudziło mi się i myślę. Raz zaczepię cię, bo może coś jeszcze ten właśnie w multi zagramy czy tego, nie? Nie wiem, która to była druga? Chyba. A ja... Było napisane na godzinę, ale... Ja straciłem poczucie czasu wczoraj. Spałem jak zabity. No ja spałem akurat. Trzy dni pod rząd próbowałem załatwić lekarza pracy i nie dał rady. Pierwszy dzień poszedłem. Z rana, bo to musi zająć sobie kolejkę, bo tam 45 osób nawet dziennie próbuje się dostać, nie? Trzeba rano iść, sobie zająć kolejkę, no żeby się dostać, bo przyjdzie na przykład ta cała recepcjonistka i powie na przykład takie coś, że dzisiaj przyjmie tylko 5 osób, bo reszta firmy mają miejsce już zaklepane, nie? I tego nie wiadomo z dnia na dzień, dopiero się to dowiadujesz, jak jesteś już na miejscu rano, nie? No, i załóżmy, jesteś szósty, siódmy w kolejce i tak dalej, to już jak ci takie coś powie, to już możesz zawijać manatki i do domu jechać. No ja proszę. Nie, to u nas czegoś tak nie ma. Najlepsze jest to, że u nas jest tak, jest... że jak firma ma mieć jakieś obiegówki czy coś, to raczej do firmy przyjeżdża. Tu jest lekarz, jakby to powiedzieć, stacjonarny i on jest jeden na cztery miasta, także wiesz. Aha. Są jeszcze inni lekarze, ale większość właśnie firm ma podpisane umowy z tym właśnie lekarzem, nie? Dlatego wszystko praktycznie idzie tam. Znaczy no właśnie do ja do tej lekarki to ja i tak będę musiał iść, bo mi prawo jazdy się... kończy i muszę iść na przedłużenie, na badania. Czy jesteś zdrowy na umyśle?
Znaczy, mógłbym pójść do innego, ale... Dowiedziałem, że u tej lekarki również można zapłacić i się dostaje kartkę, więc... Aha. To będę tam ryzykował. Bo już do tego lekarza, co byłem, to tak średnio przyjmują już te kartki. Ze zwolnień i tak dalej, więc... Lepiej jakąś inną wziąć. Ja miałem kiedyś fajnego lekarza. Jak miałem szkołę z praktykami i szłem do tego lekarza. Szłem czy szedłem? Szłem. Szedłem. Szedłem? Nie, no szłem. Nie, szedłeś. Szedłem? Przesuwałem nogi po ziemi do tego lekarza. I o, wie pani, tak z tydzień bym sobie w domu posiedział. Ona pyk, 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 zwolnienie, cyk, cyk, cyk. Potem już nawet tego, co do szkoły tylko zaniosłem i wiesz, miałem tydzień wolnego. Za tydzień. Ale ile zapłaciłeś? Nic. Aha, to do rodzinnego poszedłeś. To właśnie cały patent polegał na tym, że ja nic tam nie ten. Znaczy to ja też miałem coś takiego, że poszedłem do swojego rodzinnego, też mogłem dostać zwolnienie bez problemu, więc to tam nic dziwnego. Ale wie, no to nic dziwnego, ale jak tak robiłeś co dwa tygodnie? A, ja. No to trochę dziwne. No. No, wiesz, w młodym wieku byłem, trochę chorowałem. Tak, jasne. Każdy chorował. No co, jak się nie chciało do szkoły chodzić, to żeby było załatwić sobie tak, żeby to chociaż w jakiś sposób legalnie wyglądało, nie? Przynajmniej miało się podpórkę jakąś, że nie chodzę do szkoły, bo po co? Bo jestem chory, a nie, że nie chodzę do szkoły, bo mi się nie chce. No i lekarz trochę nadstawiał karku lub coś. O. Ale mogło się być akurat chory, że to grypa żołądkowa, te sprawy. No i co, Komek, jak tam proporcja twoich kilometrów do litrów? 1080 kilometrów. A litrów? 344. To zobacz, jak szybko kilometry spindalają. No widzę. Ale w stosunku do... Nie damy rady. Ja ci mówię, nie damy rady. Damy. Ile mamy? 650 km jeszcze do zrobienia. No. Mam 400 zapasu. I nam 400 zabraknie. Nie! 200 nam zabraknie. 400 przejedziemy... Ej, coś ty. O, jak bujnęło mnie na łaśkę trochę na tym zakręcie. Możesz już wymyśleć tytuł odcinka. Tytuł odcinka? Mokra wanna. Czemu mokra wanna? Nie wiem. Czy ja myślałem, że on nawiążesz do kilometrów i do paliwa i... No, co bym miał napisać? Dobra, nie, wiesz co? Jak najwyżej nie uda nam się i się zatrzymamy, to najwyżej coś wymyślisz do tego, że nie dotarliśmy. Tak. Będzie ten, jak to będzie. Fail. Renówka. Jedna. Druga. Ale powiem ci, nie będzie faila. Będzie faila, stary. Dojedziemy do coś, ty. Georgian. Truck Club. Ale se stanął? Sekwencja. Co się kręci? Jaka sekwencja? A słyszałeś o tym, że ponoć MAN Euro 6 jest już ukończony? SCS niby już ma zrobiony ten? Tylko pewnie na licencję czekają. Tylko na licencję czekają. Tylko mnie to dziwi, bo... No, w przypadku na przykład Renault T, to gdzieś tam był kiedyś screen pokazany i że ona była już w grze, że jest niby zrobiona, nie? Ale Mana też pokazywali, a nie Mana? Mana nie pokazywali, kiedy? Co ty? Nie? Nie pokazywali Mana, stary. A może.
Znaczy wiem, że może z zewnątrz, że w środku nie kojarzy. Nie, nie, w ogóle nie pokazywali mana. Może. O, i leży. O Boże. Musiałem, no, sorry. Najlepsze, że osobówka nic nie zawiniła. A ja nie widziałem żadnej osobówki. Byłem na tyle daleko. Nie, osobówka jechała. I gościu wjechał w osobówkę, po prostu zjeżdżał, bo on był chyba na poboczu, co nie? Mhm. I on zjeżdżał do lewej i po prostu wpadł na osobówkę. No ja go widziałem, jak on już praktycznie w poprzek jechał, w poprzek drogi jechał, w barierkę walnął, go podrzucił i już leżał na tym. No, nie, nie uderzył. No, bo... A może nie, uderzył. A może? Nie wiem. Zobaczysz na filmie kiedyś. Bo wiem, że Skoda na pewno wcięła w niego. I wtedy go podbiło. A może i oto, i oto. I też go podbiło. To jest ETS. To wszystko może się zdarzyć. No, kiedyś w ETS-ie jeździłem na multi, jeszcze na początkach multi, to gdzieś znalazłem znak lewitujący w powietrzu. A, to normalne. Tak, tutaj znajdziesz te lampy też latające, więc... I nic. Tylko, że mówiąc lewitujący w powietrzu, to żeby był ze 100 metrów nad drogą, nie? Aha. Nie, że lewitujący sobie no 5 centymetrów nad ziemią. Nie mieli jeszcze takiego dobrego przenosić mapy, co nie? Tego, portu. No. Ten nie pykło. Nie powiem, jeśli gdyby nie to multi, to Jezus Maria. Ile ludzi by nie grało wtedy, nie? Znaczy wiesz, tą grę praktycznie Euro Trucka ratują co? Mody i multiplayer, który w sumie też jest modem, no ale już jako tak rozdwajając te dwie rzeczy, nie? Tak, multi bardzo, multi najbardziej. Powszechnie, że możesz z kimś jechać i tak dalej, i tam, i tam. Wiesz, ci z multi spokojnie, dosyć rozsądnie to zrobili, że wiesz, że multiplayer działa tylko na wersjach oryginalnych. Jest podpięty pod Steama też. Tak, jakoś to... Znaczy wiesz, co bardziej mnie zastanawia, dlaczego multi działa tylko na architekturze 64-bitowej? A, nie wiem. 32 już nie. A, wiesz, chyba... Nie. Wiesz, dlaczego działa na 64? A może, ale chodzi o to, że musieliby robić port, wersję na 32 i wersję na 64. Aha. To dwa razy musieli to robić. I ponoć. To wygląda na to, tak mi się wydaje, że dużo się to różni. Jak tyle z tym roboty jest, nie? Wersja 64-bitowa od 32. No cóż, w sumie teraz już prawie, że każdy komputer ma to przejść. No w sumie tak. Tam ktoś płacze, że nie może grać w ETS-a, bo ma 32 bity i tak dalej, i tak dalej. Znaczy powiem ci na przykład, ja miałem też na XP-ku, to nie, 32 bity, to sobie ETS, ale jeszcze dawno, to pirat chodził bez problemów. A nie, no tak, przecież Jezu, na 32-bitowej działa, kurwa, co ja mówię. No, ale to... na multi to bym nie zagrał. Na multi to byś nie zagrał. To ja mówię. Ale to nie, teraz ci powiem, teraz... Każdy użytkownik komputera ma na, nie wiem, tak jakby podzielić użytkowników, to 80% systemów będzie 64-bitowych, a te 20% słabszych komputerów to będzie te 32 bity, nie? To praktycznie, tak jak mówisz, większość ludzi ma... Tak. Ma 64 bity. To wszystko jest w urzędach i Tak, te takie... Nie, bo teraz to mało. No i chuj. No Boże, święty.
Ale przyzwoniłem. No bo Edward tu stoi za wolno, tą barierkę otwiera, no. Ale przyzwoniłem, aż mi wstyd się zrobiło. Jest. No w ogóle. A, dobra, na Brukselę. Zerdam te sprawy. Aż mi się proporczyk zbagował, Jezu. Będzie tańczył. Nie, zawiesił się do góry. Pod pęcem. Jadę wolniej, bo to jeszcze brakuje, żebym się tu wywrócił. A buja tą kurwa wanną, masakra. Tak, bo to krótkie, co nie? To tak. To się masy źle rozkładają. Człowiek całe życie firanka, kurwa, albo gabaryt, a tu bierze takie małe, króciutkie główienko. E, tam tragedii nie ma. Nie ma co narzekać. Ogólnie nawet szukałem sobie naczepy, wywrotki do tej swojej skani na singlu, ale jakoś... No, ale... Ja... Zauważyłeś pewnie jak dzisiaj tego, że zmieniłem skanie na czwóreczkę. Mhm. Widzisz, jak łatwo to... Właśnie to jest najlepsze, że... wiedziałem, że musi to działać, ten Livebox. Mhm. Tylko właśnie... W początku nie wiedziałem jak, bo nawet... Powiem ci, wszedłem w tą czwórkę, co nie, tam ustawiłem sobie na halogeny na przykład, co nie? Na przykład nie mogłem tam Liveboxa znaleźć, a ty znalazłeś. Nie wiem jak, nie wiem co, ale znalazłem. A ja nie miałem. Bo ja zrobiłem to tak, że jak montujesz u góry sobie te te rusztowanie na te wszystkie neony i tak dalej, nie? To jak wybierzesz sobie szpilkę z tego, to masz lightboxa. A ja nie miałem, ja nie mam. Aha. Ja tak jakby lightboxa zakładałem tak jakby zamiast halogenów. Tylko, że musiałem na przykład wybierać te, nie wiem kto, te rusztowanie u góry, co masz te halogeny, takie, żeby kropka wyszła na środku. Jedź, jedź, czemu nie jedziesz? Czemu nie jedziesz? Czemu nie jedziesz? Jedź, jedź. Wyprzedzaj jak coś, do Jezu, to zjedź na lewy, ty do... O my gry. Zjechał na prawy. Takie wad. Nie, bo ten jak wyciszam, to mam Ctrl Z, a pod kontrolę mam bieg w dół. Mogę czy nie mogę? Mogę. Dobra. To ale teraz. Właśnie wiedziałem, że tam jest coś takiego, taki folder jak dev. I to je tam służy do właśnie przypisywania właśnie danych opcji do danego modelu, co nie ciężko. Czyli na przykład jakbym wziął, bo nawet nie miałem, na przykład w Ariotelce nie miałem tabliczek, nie mogłem, nie widziałem, co nie? No. I dopiero poczytałem i rzeczywiście jest, po prostu pobrałem taką paczkę tych defów, że tak powiem, do każdej ciężarówki, że teraz jak będę chciał włożyć tabliczkę, to do każdej włożę. Aha. Znaczy do każdej, prawie no do każdej, do tych nowszych jakichś wykonanych, to bym musiał defa wyciągnąć. A dałoby się na przykład zrobić tak, żeby na przykład modyfikację jakąś z ciężarówki, coś przypisać tak, żeby można było to na przykład w innej ciężarówce użyć? Mówisz o malowaniu? Załóżmy, tak. Nie, malowanie na pewno się da, tylko że zależy, no wiesz, siatka jest inna, co nie? Aha, no tak. Każdą ciężarówkę. No tak. To też inaczej by to, jakby były jakieś napisy czy coś, to by się to nie pokrywało ze sobą. Ale na pewno się da. Znaczy to myślę o tym, bo mam te malowanie, te, które mam teraz na skani, też srebrne. Tylko, że no ja nie wiem, jakbym ci to miał malowanie wyciągnąć nawet z gry. No, ale to chyba nawet jest chyba, powiem ci, że z Mighty Griffina to ona jeszcze ciężej byś miał. Znaczy nie, tam w plikach gry jest oddzielenie chyba na DLC, mi się wydaje. Żeby to nie było może aż takie trudne, ale żeby to potem spakować i dać do moda, to tak nie wiem, nie umiem. Nie wiem. No ja się tak nie znam w sumie, no ja też się nie znam, ale grzebiesz bardziej głębiej niż ja, no.
Powiem ci, próbować i nawet próbowałem, żeby to jakbyś może dodawać jakieś dodatki do ciężarówki czy coś, ale to nie dla mnie już. Ja już się bawiłem w to i wiem, ile to nerwów i ile czasu trzeba zmarnować. I mówię sobie już dość, bo znów się będę denerwował, a po co mi to? Już już nie chce mi się w to bawić po prostu. Kiedyś to się działo, całą noc przed jednym modelem się coś tam robiło przy nim, ale to nie do ETS-2, ale do tego Hardtracka, nie? Tak, pedal aha. Pedal Totem Metal. To the metal mam, pudełko. O! Jak mnie zniosło, dobra, jak już. To się w tym grzebało. Tam było jeszcze zupełnie inaczej, bo tam było takie, że ustawiałeś część, potem ją kupowałeś, co nie? I mogłeś ją kupić albo nie kupić. Czyli w sumie jak teraz jest, jakby nie patrzeć. Ale tam było coś takiego, że właśnie trzeba było ustawić. Też nie było właśnie takim może prostą rzeczą. Najbardziej to się do GTA bawiłem. GTA było najprościej. Chyba najprościej było, nie? GTA było coś takiego, że miałeś dwa pliki DDF, nie, DFF albo TXT. Po prostu do TXT dawałeś, że ci się włączył? Tak. No, ja też mam. Że miałeś tam tekstury, a DFF to sam model i po prostu jak robiłeś, coś tam dostawiałeś, to po prostu dawałeś modelu, teksturowałeś to, teksturę wrzucałeś do TXT i tyle. I zrobione. I się tam, wiesz, potem, wiesz, zabawy tam ze światłami mogłeś robić, zmiana kół, no tam cuda można było robić. Oczywiście ja też tam nie byłem aż taki zdolny, no ale... Tak, z tego co pamiętam, to jak wgrałem sobie niby moda na lepszą grafikę do San Andreas, że tam te samochody były bardziej takie błyszczące i trochę woda była inna. Tak, ENB coś tam. Coś nie działo w tym modzie, że chyba wody nie miałem, grałem wtedy w multiplayer i pytałem, co tu zrobić, bo nie mam tekstur wody. To tam miałem tylko zmienić jakąś linijkę w pliku tekstowym i już ta woda była. Może miałeś pod przyciskiem mogłeś wyłączyć wodę, A nie wiem. To też mogło tak być. Nie wiem, wpisałem to, co mi tam gościu napisał do tego pliku tekstowego, zapisałem i chyba nawet gry nie resetowałem i się ta woda pojawiła, wiesz? To zależy też, czy grałeś na MTA, czy na SAM. A nie mam pojęcia, stary, to było tak dawno, że nie pamiętam. Chociaż nawet czasem nie korci, żeby, wiesz, w MTA sobie zagrać. Ale to chyba był SAMP, wiesz? Mi się wydaje, bo że to SAMP. Nigdy w MTA jakoś nie grałem, bo mi komputer nie wyrabiał. Na SAMPie, na MTA jest bardziej takie właśnie wymagające. O, lewym ciśnie. Też z tą wanną. Pewnie z tym samym. No, więc MTA... Oj, kurwa, poszedł tak zły. Bardziej wymagające niż sam. Sam jest jakieś... Sam jest bardziej... Tak, grasz, robisz co chcesz, nie? Tak? O to chodzi. Znaczy w MTA mogłeś więcej pierdół zrobić, co nie? Tam mogłeś licznik zrobić i tak dalej, no. Tam miałeś więcej do wyboru. Tutaj w SAMPie jednak było tak trochę bardziej ubogo, no ale... Ale było jakoś klimatycznie bardziej dla mnie. Wiesz, GTA 5 w multi ma potencjał, ale jednak no bez pieniędzy tam nic nie zrobisz, nie? A żeby mieć pieniądze, to musisz długo kombinować, tam robić. A nie zawsze wychodzi, bo też inni gracze przeszkadzają, nie? Ja się muszę sobie zagrać w GTA może. Znaczy patrzyłem nawet jakieś mody do GTA. Ale nie, o właśnie, ja w tym, na singlu muszę jeszcze poboczne zrobić. A już przeszedłeś? Tak, przeszedłem, ale mam jeszcze takie poboczne, co nie? Aha. I są misje, to by pasowało. Ja wszystkie chyba misje zrobiłem, GTA. Sorry. Pobocznych nie robiłem. Powiedziałem, że pierdolę. Jestem takim graczem, że mnie bardziej interesuje to, co się dzieje w zwykłej kampanii, a nie w pobocznych misjach. Chyba, że jakaś poboczna misja ma naprawdę coś fajnego do odblokowania, do dodania, to wtedy to robię. Bo większość misji jest taka, że idź na przykład zabij kogoś tam, albo zabij pięciu, albo zbierz coś, albo ukradnij coś.
I tak znaczy, parę razy z rzędu, nie? Tutaj, no w sumie też robisz chyba te napady, nie napady, takie tam. Jak na multi prawie, że. Coś na tej samej zasadzie jest. Ale zobaczymy. Pat? Nie wiem, mam trochę przyciszone, to nie słyszę. To dobrze, nie słyszysz? Bo brzmią jak imigranci. Znaczy słyszę, słyszę ich, ale cicho mam. Sorry, tu 40 osób koło nas jest. Gdzieś. A to czyli już... Co to już będzie? Zbliżamy się w ten, w rejony Amsterdamu, nie? Rotterdamu. Bruksela. Patrz na prawo. Patrz na prawo, wjadam no do góry. Wiem. Jedzie do góry. Ale zdarzyłeś, udało ci się. Tak, zdąłem. Środkowym jedziemy. Bruksela. Sam na prawo. Pokazuje mi, że mogę zrobić 520 km i mam 165 litrów. O Jezu! O Jezu! Spokojnie, twój! Co? Ja wymienił. Dziecko jakieś. Jest ryzyko, jest zabawa. Prawda? A jak? Ja się nie nudzisz. Musisz patrzeć dookoła głowy. Dookoła? O Boże, jadą tam Stanami, jadą. I patrz, ile nam zostało jeszcze? Ile możesz przejechać? Jeszcze mogę przejechać 515 km, a mam 177. A ja 176 mamy do zrobienia. No. I dojedziemy. A ja mam 504. Mówiłem, że dojedziemy? A ty tak się upierałeś, że nie dojedziemy. Dobrze, że tam... Moderny rumba, ała, moje uszy. Ała, moje uszy. Lagi, co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? O Boże. Co tu jest? Hello, ladies and gentlemen, bang! Co to jest? A, lodówka się... O Jezu. Jedź, nie zatrzymuj się komuś. Jak to tam? 100 osób prawie, że. Jezu, udało się. Ale dar ryja. Ale dar ryja jebany, no. O Boże. 80 osób, kurwa. Miałem, nie wiem, 8 FPS-ów. Opie. Matko bosko, Częstochowsko. Co to było? A ja kiedyś chciałem jechać tą landówką, no nie ma szans, stary. Znaczy wiesz, 8 FPS-ów, ale mam skalowanie na 400. A. To wiesz, to bardziej... O Jezu, no gościu, no uważaj, bo ten za nami, za tobą w sumie. No to mu zrobisz scrolloka. Znaczy wiesz co, bo on już ma uszkodzony silnik, więc... No to nieważne, i tak mu zrobię scrolloka. Dlatego tak pędzi. No uszczelę kurwa jak kaczka, jak będzie coś kombinował. Nie no, na razie jedzie sobie, no. Pierdolne kurwa Korea tą mówką, nie? Jedzie lewym. Jedzie tutaj. Jedzie lewym, kolejny. Ale jest zakręt, będzie kolizjon. O! Gościu się pojawił przede mną. Wat! Uważaj. No wyhamowałem. Awaria silnika. Nawet odpalić kurwa nie mogę. Ale żem zapierdolił w niego. Tak on mi się pokazał metr przede mną, nie? Wiem, widziałem właśnie. Niestety takie uroki są tego. A najlepsze jest to, że nie masz co go zgłaszać najpierw. No nie. Bo nie ma się na to... Jedź środkowym może, co? Bo jak mi zaraz awaria będzie, to... Dobrze. A ile masz procent w ogóle? No na ikonce widzę, że mam czerwony ten aż pod szybą, kurwa. Bo zdrowo przyłożyłeś. Tak. Bardzo zdrowo. Zajebałem jak Kubica, kurwa, na OS-ie, nie? O Boże. 54% tira, 11 ciężarówki. O Boże.
Ile? 11 ciężarówki. 54 konia, 11 tego, 11 naczepy. Aha, no to nie fajnie. No zobaczyłem go, hamulec wcisnęłem, ale co miałem zrobić już, kurwa. Może o te 2 km zwolniłem, wiesz. Bo jak ja nic nie mogę zrobić. Zajebałem, kurwa, jak normalnie, jak chytra baba, kurwa, z Radomia, ze stołu, nie? Ale już niedaleko, tylko 90 km. Może dociągnę. No, nie. Znaczy, wiesz co, na przehamowaniu może ci chyba zgasnąć. Ale szumi silnie, zejdź na lewy. Dobra. Dużo chyba osób znowu jest, bo FPS jest spadł. Awaria! 42. Jak zahamowało, no. 50, 60. Ale co ciekawe, Żyd na tym, na desce rozdzielczej mi się nie świeci. Tylko na tym, na GPS-ie. A to na system, nie wiem gdzie on! O, ty kurwa gnoju, jak ty krzyczysz. A szero! Nie wiem, ja tam jadę, bo jest 60 osób. A mam 15 FPS-ów. No to nie jest jeszcze nasze miejsce. O Jezus, skręcić powinienem. No nup. A, przejechałem. Nie, jadę na ten. No nup. Bo ja jadę na... Przejechałem na prom, po kudę. No nup. To wjedź tam do miasta. No jadę, stary, ja się nie będę zatrzymywał. Ledwo co zipię. Mandat, za co? Przekroczenie prędkości, nuby. Boże, co tu się dzieje? Ty, nie no, FPS-y mi się trzymają. 52 osoby. W sumie zastanawia jedna rzecz. Gdybym nie miał zderzaka tego z przodu, okay. Czy by... Czy by... była bardziej kaplica? A mówię, nie sumieka. Jezus Maria, warto mi tu gadać teraz. No i cóż. Taiwan number one. Angogin, jestem nieka. No kurna. Korea. Kolejny. O masz, jeszcze pad mi się rozładował. North Korea number one. What the fuck, guys? Przyłożyłem z kodą, cofając. Korea, good, okay? North Korea number one, North Korea. Chciałbym jechać, halo, ciężarówka. Happy Sunday. You good driving, okay? What the fuck, can you run? No! Krusok ścisza ten. Patrzę! Wojse. O Boże, muszę to wyciszyć, ja pierdolę kapatola. Voice volume. Tak na minimum. O. Rozkraczyłem się w tunelu, teraz wszystko mnie wyprzedza. Kody są tu okropne. No gościu po prostu całkiem pewnie zadowolony. 12% 6. Co myślałeś, że ujdziesz bez szwanku? Nie ma tak. Można. Awaria silnika znowu, what the fuck. Gdyby nie te cepy ze Skody, no to by było git. To by się ładnie, fajnie się jechało. Nie działo. No ale... O Boże, co ten robi?
Jak zapierdziela tą skanią. Stary, nie mogłem odpalić, nie? Boże, wracał znów do tego piekła. Ja jadę, bo to jest tłok taki niesamowity, że wiesz. No, zdaję sobie sprawę, 31 osób na tabie. F7 nie robię, do miasta jak się tepnę, to już tamtąd nie wyjadę pewnie. Dobra, wjeżdżam do tunelu. To ja już wjeżdżam do drugiego tunelu. Znaczy jeszcze chwilę. Teraz. What? Gościu zniknął? Trzeba jechać, bo się zaraz pojawi. Pewnie. Albo F7 wziął. Albo F7 wziął. O Boże, gościu się tu odbił się. Boże święty, nie umieją tu jeździć. 49 osób na tabie. Trzymam gaz tak, żeby cały czas jechać na jednym biegu, może nie zgaśnie. No i chuj z gaz. O, i 7 osób. No i fajnie. Można jechać. O, i następny się rozwalił. I już karambol się robi. Jeden się rozwalił, już karambol się robi. Stefcio. Zdolni. Please help, please! Nie, nie. Bo jak ją laguje? Kogo? Gdzie? Co? Jakiś grill pojechał. Oh, fuck. Komek, nie widzę cię jeszcze. Dostałem w tyłek znów. Jedź stamtąd, bo cię biją. Mam stary 68 litrów. Tak na styk akurat. Mówiłem, że ledwo dojedziemy. Znaczy ja mówiłem, że nie dojedziemy, ale na twoje szczęście, żeśmy ledwo dojechali. Z tym poli. No ledwo. Nie, no jeszcze ile dużo. Proszę cię, pokazuję mi na tym, że zrobię 200 km. O Boże, co tu się dzieje? O Boże święty. Gościu wisi. A, no. I krzyczy, please help. Defcio, F7, ty kretynie. Resetuj się, bo cię zbanują, zobaczysz. You entered into the city. Gościu Polak do tego. No to wstyd normalnie. Wstyd. I pomóż mi. Awaria silnika. Fuck. Jeszcze mnie dogonisz. Już jestem. Spokojnie, to jest tylko 60 osób. Widzę cię. Tylko, że z naprzeciwka jadą. No odpal. Ja jebę. Roxor, gdzie ty jesteś? Z przodu gdzieś chyba. Nie no, widzę cię już. Odpaliłem na szczęście. Jak leci? Hamuj! Ja się boję. Znów wywali ten, to po mnie. Spokojnie.
40 FPS-ów? Bardziej zatrzymuje się. Jak mi skrzynia za... No jak się rozwaliło? Jest jak maluchu. Ja mam tak więcej. Nie, 14%. No to nie źle. Bo się zatrzymają, bo tam Czech się nie wyrobił na tym. No jeszcze. Przyurwę, jasne. Przyurzył w ciebie? Wyrobił. O, awaria silnika, świetnie. Właściwie za mnie się przyłożył. I ten. No śmiałem. A, i wyhamowałem, co nie? Przed tym? Ale za mną gościu był. No i on nie wyhamował, bo pędził. Polówką. No i cóż, no. Było bum. Bum, bum. Niech cofa tym Volvem. Bo chcę cofnąć póki mogę. Potem będę stał pół godziny odpalał. Jest. Fucking shiten, nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Nie widzę. I chuj awaria silnika. 308 i 9 spalania. Chyba wejdzie. Chyba nie będzie tak źle. Jest, dobra. O, koniec AdBlue. 39 litrów. Ile spaliłem? 378. O Boże. Równo 900 km. A ja nie wiem ile kilometrów. Koniec AdBlue ci wyskoczyło? Tak. A gdzie jest AdBlue pokazane? Chyba nie ma. Temperatura oleju 104 stopnie, wody 98. Wow. Ja mam 92 wody i 96 oleju. Nie, 96 oleju. No, dobrze. 91 wody i 96 oleju. Jadę na warsztat. Albo nie jedź na warsztat. Nie, gdzie ty jesteś? Tu. O, zgas mnie. Ty mów gaz, a on zgas. Ale sobie. O, FPS. Mordorek. Oj, chuj, zgas. Ale odpalił na raz. To ja mam tu lampę. No nie. Nicole. Ile da tej lampy jeszcze? Nicole. Dobra. Kończymy, co? Tak, ten, kończymy. Ten film. Ile? Trwało 49 minut. A więc dzięki wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić, jeżeli wam się podobało. Dzięki Komkowi za to, że tutaj dzisiaj ze mną jechał. Tak, witam. Witam, do widzenia. Znaczy, no tak, no dziękuję za zaproszenie, okej, dobra, no. Coś takiego. No nie, Adolf Hitler już nie żyje, cicho, no. dobra, będziemy się żegnać, trzymajcie się, na razie, cześć.